Witajcie moi kochani. No trochę późno dzisiaj się pojawiam, ale musiałam dzisiaj, moi drodzy, popracować na ogródku. Po 2 tygodniach, powiem wam, jak przyjechałam dzisiaj do ogródka, to się złapałam za głowę. Od godziny 9 do 18 przy 30 stopniach kosiłam trawę, wykopywałam ziemniaki. Tak, Agnieszka to taka, wiecie, rolniczka, nie? No. Także się narobiłam niesamowicie, ale tym bardziej się cieszę właśnie na ten moment taki relaksu z wami, czyli na zrobienie naszego nowego czytania. Kochani, już wam mówię, to nie będzie krótkie czytanie. Niektóre powiedzą juhu, a inni powiedzą długie czytanie, nie mam czasu ani ochoty. Także musicie wiedzieć, nie? To idźcie sobie po, nie wiem, herbatkę, drineczka, ciasteczko i usiądźcie sobie wygodnie. Kto ma telewizor, to niech sobie włączy telewizor. To będzie praktycznie taki wieczór za chwileczką z długim czytaniem. Kochani, i tak jak już wcześniej zapowiedziałam, dzisiaj zrobię nowe czytanie. Tak sobie wymyśliłam, tak sobie pomyślałam. Przyznam się szczerze, że coś podobnego słyszałam kiedyś tam u takiej niemieckiej tarociski, ale ja sobie to opracowałam po swojemu, przynajmniej tak mam. Kochani, czytanie się nazywa Drzwi. Tak to nazwałam, bo tak jest najprościej. I sobie sprawdzimy dzisiaj, kochani, przed jakie drzwi otworzą się przed tobą i co jest za tymi drzwiami. Ale to będziemy robić po malutku, powolutku. Sprawdzimy sobie, jaka energia jest za drzwiami. Czyli najpierw sprawdzimy sobie, jaki szyld, jakie nazwisko jest na tych drzwiach. Czyli kto mieszka za tymi drzwiami, kto lub co. No dobra. Kochani, jestem bardzo ciekawa po tym czytaniu na wasze komentarze. Jeśli powiecie, czytanie takie sobie, walcie śmiało, naprawdę. Bo ja nie chcę nikomu nic wciskać, co się komuś nie podoba. Nie, jak ktoś nie lubi zupy pomidorowej, no to przecież nie będę codziennie zupy pomidorowej gotować. Także kochani, piszcie śmiało, czy wam się podobało to czytanie, czy nie. Ja myślę, że tak dla urozmaicenia, ponieważ jest to długie czytanie, to zrobimy sobie tak, jeśli się wam spodoba, raz w miesiąc. Okay. Ach, teraz pomyślałam, żeby trzeba było zrobić 4 królowe znowu, nie? 4 króli. Też długie czytania, ale wiem, że wam się to podobało. Okej, kochani, to co? Ruszamy. Ruszamy z tematem drzwi. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłanie. I kochanie, na samym początku wyobrażaj sobie, że stoisz przed drzwiami. Każdy niech sobie wyobrazi te swoje drzwi, jak mu się podoba. I teraz zobaczmy, jakie jest nazwisko na tych drzwiach, na tym szyldzie. Czyli kto mieszka za tymi drzwiami? Kto lub co? Jakie nazwisko, jaka energia jest za tymi drzwiami? Wow. Możemy już kończyć to czytanie, bo wyszedł nam diabeł. A diabeł mówi: chodź. Chodź tutaj, chodź, otwórz te drzwi. Nie wiem, może coś obiecuje. Czyli mamy energię diabła. Kochani, za tymi drzwiami znajduje się energia pokusy. Najbardziej słyszę energię pokusy. Zazwyczaj diabeł to jest energia toksyczności, uzależnień. Ale tutaj, zobaczcie, na tej karcie Wicca Tarot, to jest taka pokusa. On kusi zarówno jego, jak i ją. Jego kusi pieniędzmi na tej karcie, a ją lodem. Czyli mamy energię pokusy, czyli za tymi drzwiami mieszka pokusa. Dobra, zostawiamy na razie.
Teraz zobaczmy, jeśli spojrzysz przez dziurkę od klucza, co możesz zobaczyć właśnie przez tą dziurkę, co jeszcze nie całkiem jest dla Ciebie widoczne. Co możesz zobaczyć, patrząc przez dziurkę od klucza? A mamy rycerza pentakli. No kochanie, patrząc przez dziurkę od klucza, widzisz młodego człowieka, może być młodszy od Ciebie, który sprawia wrażenie stabilnego, spokojnego, który wie, co chce, że chce się rozwijać, dąży do celu. Może finansowo również wiedzie mu się dobrze, ale on nie należy do najszybszych. Aczkolwiek tutaj na tej karcie, to jest również, uwielbiam te karty, zobaczcie, rycerz monet siedzi na miotle, czyli a wiemy, że my czarownice na miotle się możemy szybko posuwać. Aczkolwiek zazwyczaj też jest na koniu, koń no, też nie jest powolny, jak się chce szybko galopować, nie? Tak czy siak widzisz właśnie takiego młodzieńca przez tą dziurkę od klucza. Jakie on ma znaczenie, jeszcze nie wiemy, ale zobaczmy dalej. Chciałabyś otworzyć te drzwi. I co jest kluczem? I zgasło nam światło. Lampa mi siada. Nie wiem, kochani, czy coś z tego będzie. Poczekajcie sekundkę. Ja spróbuję tutaj jeszcze coś pokombinować. O, mamy. I nastała jasność. No i zobaczymy, co będzie tym kluczem. Wszystko oczywiście tłumaczymy. Nagle zgasło światło. Patrzysz przez tą dziurkę od klucza i zgasło światło. I teraz patrzymy, co jest kluczem do otwarcia tych drzwi. Jaka energia jest kluczem, żeby otworzyć te drzwi? Mamy piątkę kielichów, kochani. No, piątka kielichów mówi o tym, że nie widzisz już szansy. Zobaczcie, to muszę pokazywać Wam te karty. Tutaj na tej karcie ona koncentruje się na tych trzech kielichach, tych rozlanych, a praktycznie nie widzi tego, co ma za sobą. Czyli syto syto zastawiony stół. I tu są jeszcze dwa kielichy i one są pełne. A ona się koncentruje tylko na tych trzech. Co jest kluczem? Kochani, tutaj dosadnie czuję energię. Kluczem jest to, aby nie koncentrować się właśnie na tym, co było, na tych straconych szansach, tylko zauważyć te szanse, które jeszcze stoją przed Tobą. Więc powiem Ci tak, kochanie. Jeśli chcesz przejść przez te drzwi, za którymi mieszka ten diabeł, ta pokusa, za którymi już widziałaś rycerza pentakli, to po prostu musisz odwrócić wzrok i zauważyć szansę jeszcze, jeśli masz ochotę na tą konfrontację oczywiście, na tą pokusę z tym rycerzem pentakli. To kluczem jest to, że zapominasz, co było, i odwracasz swój wzrok i widzisz dwie szanse, czyli podejmujesz ryzyko, prawda? Czyli odwracasz swoją uwagę od tego, co było, co się wylało i patrzysz właśnie na to, co może Ci, co czeka na Ciebie za Twoimi plecami. To jest ten klucz. Okej. To teraz zobaczmy. Masz już ten klucz, czyli odwracasz wzrok, przyjmujesz ryzyko, wykorzystujesz szansę i zobaczmy, co Cię czeka za tymi drzwiami. Bo widzieliśmy tylko przez dziurkę od klucza rycerza pentakli. Zobaczmy, co nas czeka za drzwiami. A za drzwiami mamy szóstkę kielichów. No, cóż tu dużo mówić? Szóstka kielichów mówi o
o takiej miłości z piaskownicy. I tutaj mówiąc o piaskownicy, możemy to również nazwać właśnie taką miłością karmiczną, czyli znacie się od wielu inkarnacji, od wielu wcieleń. Czyli tak naprawdę ten rycerz pentakli, który stoi za drzwiami, który stanowi dla ciebie ogromną pokusę, to jest twoja bratnia dusza. To jest ktoś, kogo już długo znasz. Jeśli to nie jest twoja bratnia dusza, aczkolwiek ta karta o tym mówi, to jest ktoś, kogo już bardzo długo znasz. Może rzeczywiście od podstawówki, od piaskownicy. To jest osoba, którą często wspominasz właśnie, do której czujesz głębokie uczucia. To jest szóstka kielichów, to jest karta wspomnień i nostalgii. Ale powiem wam, ja tutaj bardzo mocno właśnie czuję tą energię tej bratniej duszy, z którą może rzeczywiście trzy szanse dawałaś i trzy szanse się nie powiodły. I tutaj ta karta mówi, że kluczem jest to, abyś nie zwracał uwagi na to, co było, tylko na to, co jeszcze możesz wykorzystać, te szanse, które jeszcze stoją przed wami. Tutaj na tej karcie jest to pięknie pokazane. Za tymi drzwiami, zobaczcie, on daje jej kosz kwiatów. On jest tu na pewno ogrodnikiem. Pamiętacie, jak ja kiedyś w jakimś czytaniu mówiłam, że prawdziwy mężczyzna jest jak ogrodnik. I teraz zwróćcie uwagę, czy będąc tym mężczyzną, wy rozkwitacie, czy więdniejecie. Jeśli tracicie swój urok, jeśli usychacie, to nie jest odpowiedni ogrodnik, kochani. A na tej karcie widzimy naprawdę superanckiego ogrodnika. Po pierwsze, piękne róże daje jej. Tutaj w stawiku mamy lilie wodne, również mamy wszędzie kwiaty, jest pięknie zielono, więc tak naprawdę to jest dobry ogrodnik. Dlaczego jest ta pokusa? Ja sobie zaraz do tego zajrzę. Dlaczego pierwsza energia za tymi drzwiami mieszka właśnie diabeł? Zaraz sobie to sprawdzimy. Ach, się Zygmunt rozbujał. Dobra, teraz zobaczymy. To będzie bardzo ważne. Jakie miłe niespodzianki czekają na ciebie, jeśli wejdziesz, czy otworzysz te drzwi i, i przekroczysz próg tych drzwi? O, tak. Jakie niespodzianki na ciebie czekają? Zobaczymy, co nam się tutaj pokaże. Jakie niespodzianki czekają na ciebie? Kochani, pięknie płynie energia i jak miało być to długie czytanie, tak te karty tak pięknie obrazują, że chyba będzie krótkie czytanie. Jakie niespodzianki czekają na ciebie? I mamy koło fortuny. Niespodzianką jest to, że tu działa bardzo mocno przeznaczenie. Te drzwi i to, co jest za drzwiami, jest dla ciebie przeznaczone. Czyli tu może również działać karma, jeśli jest to połączenie karmiczne, kochani. Właściwie to uniwersum przygotowało dla ciebie tą niespodziankę. I wiecie co, i ta karta jest również wymowna, bo nie wiem, pamiętacie koło fortuny, nie? To kiedyś było, to są różne symbole. I ta czarownica tutaj przekręca to koło, no i może się zatrzyma się na jakimś symbolu. I kochani, niespodzianką będzie to, bo tu nie ma ani jednego negatywnego symbolu. Mamy dom, mamy serce, mamy książkę, mamy pierścionek, mamy słońce, mamy gwiazdę, mamy eskulapa i mamy dużo pieniędzy. Czyli w którą stronę ona by nie obróciła tego, czy gdzie, na jakim symbolu by się nie zatrzymało, moi drodzy, to zawsze to będzie pozytywny symbol. Więc to jest ta niespodzianka od uniwersum, że dostaniesz coś, czego może najbardziej potrzebujesz na ten moment, coś, co może
właśnie należy do Twojego planu duszy. Może zmiana miejsca zamieszkania, może szczęście, może związek małżeński, otwarcie się nowego rozdziału, miłość. Dla każdego to będzie co innego. Bo tym rycerzem pentakli i szóstką kielichów to również może być dziecko na przykład. To może być brat, to może być, nie wiem, zaginiony przyjaciel, który się odnajdzie. Także kochani, tutaj cokolwiek się nie wydarzy, to będzie ta niespodzianka, będzie wszystko dobrze. Dostaniesz prezent od uniwersum. To będzie ta niespodzianka. Ok. Zobaczmy, czy jeśli tak, za tymi drzwiami czyhają na Ciebie jakieś niebezpieczeństwa. Bo nie zapominamy, kochani, że pierwsza karta, czyli pod tym numerem tego domu, tych drzwi, mieszka diabeł. To była pierwsza energia. No i zobaczmy, jakie niebezpieczeństwa kryją się za tymi drzwiami. Jeśli przekroczysz próg, to jakie niebezpieczeństwo może się kryć za tymi drzwiami? To jakiś problem, nie musi być zaraz, że Ci spadnie cegłówka na głowę, nie? To tak to brzmi niebezpieczeństwo, ale na co może warto uważać, jaki problem może wyniknąć w momencie, kiedy przekroczysz próg tych drzwi, tego domu. No i zobaczymy, co tam negatywnego może Cię na Ciebie czekać. Zobaczmy. No, coś mi się nie chce. Mamy królową mieczy. Wiecie co, to jest Twoja energia, bo zawsze, tak jak mówiłam w tym, w moich czytaniach, wszystkie żeńskie energie odpowiadają za Was, kochani, a męskie za osoby, z którymi macie do czynienia. Jakie jest niebezpieczeństwo? Zobaczcie, królowa mieczy, ogólnie to jest dobra królowa, ona potrafi kochać, ona jest sprawiedliwa, ona jest elokwentna, ona jest mądra, ale też nie zapomina o swoim umyśle, czyli ona ma to wszystko wyrównane. Ale zobaczcie, na tej karcie ona ma miecz skierowany do góry, czyli ona jest gotowa do walki. I ta karta mówi wprost, jakie niebezpieczeństwo czyha na Ciebie, to jest Twój umysł, Twoja walka, Twoja chęć walki. Powiem Wam szczerze, że chyba tutaj, wchodząc za te drzwi, masz rzeczywiście bardziej włączyć serce jak umysł. Albo jeśli znasz tą osobę właśnie już z poprzednich wcieleń, czy z wcześniej, czy już miałaś z tą osobą do czynienia, podejrzewam, że miałaś, bo inaczej by nam się nie pokazała piątka kielichów, to ta karta mówi, niebezpieczeństwem będzie to, jeśli będziesz walczyć. Czyli zaniechaj walki. Bądź łagodna, bądź dobra, kieruj się sercem, zachowaj umysł, ale nie walcz. Bo królowe mieczy mają to do siebie, mówię również i o sobie, bo ja jestem wodnikiem, królowe mieczy mają to do siebie, one potrafią kochać, ale one potrafią bardzo szybko z tej energii serca wejść w energię głowy. Jeśli coś jest nie tak, to przeanalizują, rozłożą wszystko na czynniki pierwsze, te królowe, nie? One potrafią naprawdę z ciastka zrobić pył, proch. Tak będą to wszystko analizować, przegryzać, szarpać. I ta energia mówiła, nie walcz. Nie walcz, bo to może być dla Ciebie niebezpieczne w tej sytuacji. Okej. To zobaczmy teraz, kochani. Mnie bardzo interesuje ten diabeł. O co chodzi z tą pokusą? O co chodzi z tą pokusą? Mamy piątkę pentakli. Uważaj. Ta pokusa to jest to, żebyś się tej energii, czy to Twojej bratniej duszy, czy tak jak mówię, tego rycerza pentakli, nie trzymała kurczowo. Czyli nie zabieraj mu oddechu. Puść tą energię wolno, bo wiecie, kochani, zobaczcie, on tutaj, to jest też pięknie pokazane, on siedzi na skrzyni, na tych swoich monetach
No i on tak będzie siedział, bo on się boi, że mu ktoś to ukradnie. Może mu nikt tego nie ukradnie, bo będzie to mocno pilnował, ale również nic się nie wydarzy. Bo zobaczcie, wokół niego nic nie widać, nic się nie dzieje. Dobra, jakiś tam kotek sobie siedzi, czy stoi w gotowości. Praktycznie ten kotek pilnuje tego bogactwa również. Czekajcie. Nie, nie pilnuje. Kotek zagląda w okno, czyli kotek chciałby już wyjść z tej komnaty. On tęskni za wolnością, ale tak naprawdę no nie może, bo jeśli pan kotka siedzi na tej skrzyni i nie może się ruszyć, to i kotek cierpi z nim. Czyli kochani, ja tu czuję taką energię właśnie trzymasz się kurczowo. To może być właśnie ta pokusa, ta chęć, może nawet ta twoja toksyczność. Rzadko mówię o waszej toksyczności, ale dzisiaj ją czuję. I muszę powiedzieć, że będziesz się trzymać kurczowo. Jeśli ktoś do ciebie wróci, jeśli otworzą się nowe drzwi i za tymi drzwiami będzie stała osoba, którą nosisz w sercu, to będzie twoja toksyczność. To będzie twoja toksyczność, bo możesz teraz, dobra, już trzymam, już nie puszczę, już teraz będzie. Już, wiecie, jak ta właśnie pijawka się dosiesz do jego energii i ty się nie ruszysz i z tobą, może nawet twoje dzieci, jeśli takowe masz, twoja rodzina, czy u ciebie będzie brak ruchu, no bo ty pilnujesz tej energii, tego, tak jak on tutaj siedzi na tej skrzyni z pieniędzmi, tak. Właśnie ta energia mówi, toksycznością może być twoje zachowanie, twoje kurczowe trzymanie się właśnie tej drugiej osoby. Ok. To zobaczmy teraz szaradę dla ciebie. Jeśli się te drzwi otworzą, właściwie to już jest pięknie pokazane, jest pokazana twoja toksyczność. Co masz robić w tej sytuacji, żeby było dobrze? Żeby ci się za tymi drzwiami dobrze mieszkało. Co masz robić w tej sytuacji, żeby tobie się dobrze mieszkało? Żeby właśnie na przykład kontakty między wami były super. Mamy pustelnika. I ta karta mówi, kochani, kiedy ktoś się staje pustelnikiem. To jest moment, kiedy komuś jest za dużo tego zgwaru, tego życia zewnętrznego, kiedy ktoś potrzebuje wycofania, kiedy ktoś chce się skonfrontować ze swoją duszą. I ta karta mówi, pozwól zarówno sobie, jak i tej osobie, która tam mieszka, na pobycie samemu sobą. Zarówno każdy z nas potrzebuje momentu takiego bycia samym ze sobą. Nikt mi nie powie, że Boże, ja nie umiem być sam. Jeśli ktoś nie potrafi być przez chwilę sam, a zna taką jedną osobę i ta osoba praktycznie, ona musi ciągle rozmawiać, ona nie znosi ciszy. No to jest zaburzenie psychiczne, powiem szczerze. Znam taką osobę, czy jedzie samochodem, czy biega, czy je obiad, czy gotuje obiad, czy no cokolwiek nie robi, to ona ciągle musi z kimś rozmawiać, musi, nie znosi ciszy. Ale normalna osoba, normalna, zdrowa psychicznie, zawsze potrzebuje tego czasu dla siebie, tego wycofania. Ja uwielbiam być sama, tak jak teraz, kiedy moja rodzina jeszcze się dobrze bawi w Turcji, a ja już jestem w domu, ja kocham ten moment, te dni, kiedy jestem sama dla siebie, kiedy jest cisza, kiedy żaden telewizor mi gdzieś tam w tle nie, ja nie oglądam telewizji, ale mimo wszystko moi oglądają, więc coś tam brzęczy zawsze. Więc wracając jeszcze do tematu, tak jak mówię, każdy z nas potrzebuje tego wycofania, pobycie samym ze sobą. I rada dla ciebie jest taka, zarówno ty, jeśli chodzi o tą relację, pozwól sobie na to, aby być samą, aby się skonfrontować ze swoimi uczuciami, ze swoją duszą, pomedytować, jak również pozwól tej osobie, z którą masz do czynienia,
również na tą wolność bycia samemu. Tu chodzi, wiecie, kochani, o tą wolność, bo pustelnik, on jest wolny. On nie musi płacić czynszu, u niego nie stanie komornik, on nie wiem, nie musi sprzątać klatki schodowej, do niego nie będą dzwonić z DHL-u czy jakiś list polecony. On jest sam ze sobą i on jest wolny. On w każdej chwili może z tej swojej pustelni wyjść i wrócić do tego świata zewnętrznego. Ale on jest sam. Sam nie znaczy samotny. Więc, kochani, to jest bardzo ważne. Ja tutaj słyszę bardzo mocno od uniwersum, bardzo ważny przekaz dla was wszystkich. Pozwólcie sobie na bycie samemu. Bycie samemu to znaczy bycie ze wszystkim. Również pozwólcie innym właśnie na to, aby byli sami ze sobą. Zdarzają się na przykład sytuacje, kiedy ja tak oglądam i ktoś oglądam, przysłuchuje się rozmowom. I ostatnio słyszałam taką właśnie rozmowę parki, kiedy on mówi, że on wychodzi z kolegami. Ona mówi, dobra, to ja też wychodzę z koleżankami. A on mówi, czy ty zawsze musisz wychodzić z koleżankami, jak ja wychodzę z kolegami? Mówi, tak, bo ja nie umiem być sama. Mówi, dobra, to ty wychodź z koleżankami, a ja zostanę sam. Jak to? Bo ja lubię być sam. I to jest bardzo głębokie, kochani. I teraz zadajcie sami sobie pytanie, jak często jesteście sami? Jak często macie czas dla siebie? Ja mam go niestety bardzo mało. Właściwie tak naprawdę to ja nigdy nie jestem sama. Chyba że pojadę do ogródka, czy rzeczywiście gdzieś wyjadę do lasu, czy nad jezioro, to wtedy jestem sama. Ale jeśli chodzi o dom na przykład, nigdy nie jestem sama. I teraz tutaj jest naprawdę warto się nad tym zastanowić, czy biorę sobie czas tylko i wyłącznie dla siebie, czy pozwalam również innym bycia samym. To zastanowienie. Tak bym to zostawiła, moi drodzy. Co? Weźmiemy jeszcze runę i zobaczymy, jaka runa pieczętuje to czytanie. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa pieczętuje to czytanie? Mamy Isa. Widzicie, to jest bardzo piękna runa. Po pierwsze, to jest runa ja. Cisza, koncentracja na sobie. Czyli w tej sytuacji jest bardzo ważne zachowanie ciszy, koncentrowania się na sobie, wyciszaniu się, pozwalaniu również innej osobie, aby była sobą. Isa to jest również runa lodu. Może czasami warto swoje emocje zamrozić, żeby można było się im lepiej przyjrzeć. Ja już to kiedyś mówiłam, że kiedy woda szybko płynie, to my nie zdążymy zobaczyć, co się w niej dzieje. Woda to są uczucia oczywiście. Czyli co tam się dzieje w tej wodzie. Ale w momencie, kiedy przyjdzie mocny mróz i ta woda zostanie zamrożona i wtedy pod tym lodem widzicie, co się tam dzieje. Czyli jakie emocje. Odnośnie rzeki, można powiedzieć, zobaczymy tu rybkę, tutaj, nie wiem, raczka, gdzieś tam jakieś tam roślinki i tak dalej. Wtedy możecie się, jeśli woda nie płynie, dokładnie przyjrzeć właśnie temu, co się dzieje pod lodem. I Isa mówi również, ja nie mówię, że macie zamrozić swoje emocje i być zimnymi, nie, ale może warto nie iść z falą, tylko pozwolić, aby to stanęło w miejscu, aby się temu dokładnie przyjrzeć. I dokładnie taka była rada uniwersum, weź sobie czas dla siebie, aby się dokładnie temu przyjrzeć, czyli tej energii, która znajduje się za drzwiami, która jest ci zesłana przez uniwersum. Toksyką będzie twoje kurczowe trzymanie się tej osoby bądź tej sytuacji. No i oczywiście uniwersum mówi, nie walcz. Czyli zachowaj rozum i serce na równym poziomie,
ale odstaw chęć walki. Kochani moi, myślałam, że będzie dłuższe czytanie, ale pół godziny to jest tak w sam raz. Jestem bardzo ciekawa na Wasze komentarze, jak Wam się to czytanie podobało, czy mamy je powtarzać, czy zostawić. No i ja mówię do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki. Mua.